Hej, witajcie moi drodzy. Słowa kluczowe do perfektu, czyli typowe for albo since. Przypomnę, jak tworzymy perfekt. Oczywiście w perfekcie mamy operatory dwa, albo have, albo has. Do tych operatorów powinniśmy dodać trzecią formę czasownika, czyli możemy mieć na przykład takie zdanie: We have returned, albo She has gone. Słowami kluczowymi oprócz for i since w perfekcie będą already, lately, just, never, yet, recently i ever. Dzisiaj natomiast zajmiemy się właśnie tymi dwoma, czyli for i since. For używamy wtedy, kiedy mówimy, że coś przez jakiś czas trwa aż do teraz, czyli będziemy mówić o tym, jak długo to coś trwa. I have lived here for 10 years, czyli mieszkam tu od 10 lat, czyli przez 10 lat. Natomiast since mówi od kiedy ta czynność trwa, czyli wiemy, kiedy był początek. I have lived here since 2013. Przy since mamy zawsze moment, w którym dana czynność się zaczyna. Popatrzmy, jak się będą w związku z tym przekształcać te wyrażenia. For a year, na przykład, since 2022. Since Friday, to może być na przykład for 5 days. For 3 months, to będzie na przykład since March. I since I moved here, czyli możemy powiedzieć na przykład for 10 years. Zauważcie, przy każdym since jest początek tej czynności, natomiast for będziemy mieć długość trwania tej czynności. Tłumaczenie na język polski niestety niewiele pomaga i żeby to udowodnić, właśnie przygotowałam specjalne ćwiczenie, gdzie za każdym razem tłumaczenie to jest od dawna, od wieku i tak dalej. Natomiast w języku angielskim będziemy mieć tam albo for, albo since, w zależności od tego, czy myślimy o początku, czy o długości trwania czynności. Ok. Let's do it. They haven't slept well since Tuesday. Od wtorku, czyli wiemy, w którym momencie dana czynność się zaczęła. He hasn't had a holiday for a long time. Tutaj w tym zdaniu mieliśmy długość trwania i to jest ważne, dlatego for zostało użyte. We've known each other for ages. Również długość trwania jest zaznaczona, więc powinniśmy mieć użyte tam for. The weather has been quite good since January. W tym zdaniu mieliśmy moment początkowy, czyli styczeń. We have worked in this company for 2 years. Natomiast w ostatnim naszym zdaniu znów ważna była długość trwania, dlatego użyliśmy for. Well, I hope you do well. So, thanks for watching and see you soon. Bye bye.